Po dwóch porażkach pod rząd w trzeciej lidze czas najwyższy na miłe zaskoczenie. I tak też się stało. Spotkanie Sokoła Ostróda z Wisłą Szczuczyn zakończyło się sukcesem gospodarzy. Optymistyczne nastawienie do meczu zaowocowało wynikiem 5-1 dla Sokoła. Trener Czesław Żukowski nie zakładał czarnego scenariusza. Jestem trenerem, który wierzy, że dzisiaj się uda. Może nie tyle uda, tylko po prostu zapracujemy na zwycięstwo i na to liczę. Chłopacy również. O takich rzeczach przed meczem nie należy myśleć. Życie napisze wszystko. Po 90 minutach zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będziemy chcieli wygrać i wszystko zrobimy, żeby zwyciężyć i skasować 3 punkty w końcu. W pojedynku dwóch Beniaminków przez 70 minut gry było, mówiąc delikatnie, mało ciekawie. Pierwsza połowa daleka była od emocjonującej gry. Dopiero w 40 minucie gospodarze przeprowadzili dobrą akcję. Karol Narojczyk podał na prawo do Pawła Podchorodeckiego, a ten spod końcowej linii dośrodkował na 7 metr. Piłkę przyjął Bogdan Miłkowski i strzałem w długi róg pokonał bramkarza. Sokół pokazał swoje szpony dopiero w drugiej połowie. Goście nie byli przygotowani dosłownie na gol za golem. Miłkowski strzelił piłkę do bramki jeszcze drugi i trzeci raz. Zaś w końcówce po golu dorzucili bracia Marek i Tomasz Śnieżawscy. Goście w doliczonym czasie obronili swój honor rzutem karnym. Piłkarze Sokoła wygrali pierwszy mecz w trzeciej lidze, a ostatni na stadionie administrowanym jeszcze przez Żeglugę Ostródzko-Elbląską. Administrator zrezygnował z dniem 31 sierpnia z zarządzania obiektem. Naszą podstawową działalność są przewozy pasażerskie, a jak wiadomo kanał jest zamykany, w związku z tym musimy się przede wszystkim skoncentrować na żegludze śródlądowej. Pamiętajmy o to, że jesteśmy spadkobiercami stuletniej tradycji żeglugi i na tym się będziemy koncentrować. Przed nowym zarządcą duże wyzwanie, podkreśla Waldemar Graczyk. Niemniej jednak wyzwanie, które dostarcza wiele satysfakcji, emocji. Warunek jest taki, że trzeba pamiętać, że jest to przestrzeń publiczna, dostępna dla mieszkańców przede wszystkim, no i siłą rzeczy musi być dotowana z budżetu. Wokół ostrudzkiej piłki nożnej małe zawirowania. Administrator stadionu oficjalnie zrezygnował z zarządzania. Prezes klubu także złożył papiery. Drużyna nie dramatyzuje z powodu zaistniałej sytuacji. Treningi odbywają się regularnie, sukcesy stopniowo przychodzą. Tak więc jesienna depresja piłkarzy nie dopadnie. Dostaliśmy zapewnienia, że wszystko idzie w dobrą stronę, także w najbliższym czasie skład zarządu zostanie uzupełniony. Dostaliśmy gwarancję także od ludzi związanych z ostrudzką piłką, że wszystko jest okej. Nie martwimy się, gramy dalej. Żegluga pożegnała kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy 3 Maja w towarzystwie najmłodszych. W parku Kolisa przygotowano liczne atrakcje. Mało świadome dzieci bawiły się wyśmienicie. Dobry humor niewątpliwie nie wszystkim teraz dopisuje. Żegluga boryka się z niepływającymi statkami, a przedstawiciele miasta mają na swoich głowach kosztowny, aczkolwiek nierentowny stadion. No cóż, może 2013 będzie dla wszystkich łaskawszy.